Boisz się z tym, że bandyta, którego gonisz, będzie do ciebie strzelał? Jasne. Jeśli mu się przestał bać, to będzie czas na emeryturę, bo nie boją się tylko głupcy, moim zdaniem. Natomiast ten strach powoduje, że trenuje, że uczy się prawa, że uczy się nowinek technicznych i nowinek prawnych, bo trzeba być o jeden krok przed bandytami. Trzeba być przygotowany na to, że ktoś się może strzelić. Trzeba w tym kierunku trenować i trzeba mieć to w głowie, że takie coś może się zdarzyć. Jeżeli staniesz tym myśleć, no to jesteś albo trupem, albo emerytem. To są tylko dwie drogi. Kolejne pytanie. Jak wygląda, że twoje biuro ma lateral transfer dla funkcjonariuszy z innych stanów? Oczywiście, że ma. Zaczyna się oczywiście od deputy sheriff, czyli od najniższego stopnia. Jeżeli się przenosisz do nas, musisz przed przeniesieniem się zaliczyć, zdać egzaminy w newackiej akademii. Możesz to zrobić online, taki transfer papierów z innego stanu i egzamin w ten sposób zdać. Nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli wiesz, o czym mówisz, jeżeli wiesz co robisz, to nie jest żaden problem. Jak najbardziej mamy lateral transfers. Czy byś polecił przeprowadzkę z Nowego Jorku do Nevady funkcjonariuszowi? Nie wiem, czy taki funkcjonariusz oczekuje od Nevady. Mnie się w Nevadzie podoba, jest to życie zaściankowe w mojej okolicy. Nie ma ruchu, nie ma natłoku, takie jak jest w Nowym Jorku. Żyjemy z dala od wielkich miast, a jest cisza, spokój, więc mnie się tutaj podoba. Nie wiem, czy osobie, która przeprowadziłaby się ze wschodu, z dużego miasta, z dużego zagęszczonego stanu, czyjeby się to podobało, więc ciężko coś doradzić. A ile zarabia deputy sheriff? Wszystko jest jawne, tak jak mówiłem wcześniej, transparentnevada.com, tam są zarobki funkcjonariuszy z całej Nevady, możesz sobie sprawdzić. Jakie są średnie koszty życia w Nevadzie? Zależy od miejsca, zależy od miasta. W Vegas są większe, u nas są mniejsze, ale zarabiając około 50 tysięcy dolarów rocznie, jestem w stanie utrzymać 4-osobową rodzinę bez żadnego problemu. Więc jest spoko. A gdybyś nie wyjechał do USA, to chciałbyś być pracownikiem w Polsce? Nie. Absolutnie nie uważam, że gliniarze w Polsce mają bardzo ciężką robotę i nie chciałbym być gliniarzem w Polsce. Czy zdarza się dużo wypadków z bronią wśród użytkowników walczy na strzelnicy i tak dalej? Czy dzieci z bronią do siebie strzelają? Od kiedy pracuję, czyli od 4 lat, pamiętam 3 wypadki z bronią. Więc moim zdaniem na ilość broni, która tutaj jest w naszej okolicy, to taka ilość wypadków jest bardzo mała. 3 postrzelenia siebie samego przez użytkownika. Nie słyszałem o przypadku w mojej okolicy, żeby dziecko do kogoś strzeliło albo do siebie, albo do jakiegoś kolegi przez przypadek. Więc takie rzeczy na szczęście nie zdarzają, ponieważ w okolicy jest bardzo wysoka kultura posiadania broni. Ludzie posiadają ją od pokoleń. Dzieciaki małe się uczą od maleńkości, że w domu jest broń, do czego ona służy, że nie jest to zabawka, więc raczej takich rzeczy tutaj nie ma. Zgłaszając się do pracy szeryfa, musiałeś mieć skończoną szkołę średnią. Tak, i uznają polską szkołę średnią, uznają polską maturę, trzeba to wszystko przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego, ale jak najbardziej jest to uznawane. Jak wyglądają zarobki szeryfa strażaka? Mówiłem już o tym wcześniej, transparentnevada.com. Jeżeli chodzi o podobną płacę na podobnym stanowisku, na podobnym stażem, wszystko się różni między poszczególnymi biurami szeryfa, między poszczególnymi departamentami policji, między poszczególnymi departamentami straży pożarnej, więc to może być bardzo, bardzo różne. Jak wygląda hierarchia? Czy policja stanowa jest ważniejsza od szeryfowej? Niekoniecznie. Zależy od strefy działania, zależy od tego, w którym miejscu. Często było tak, że my się sobie nawzajem nie wkrzaniamy w nasze obowiązki, więc tak zwana policja stanowa, czyli Highway Patrol w naszym przypadku, oni zajmują się tylko obsługą ruchu drogowego na głównych drogach i oni nam w parę nie wchodzą, nie jeżdżą do wezwań do domów. A za co mądry policjant może podpaść u swoich przełożonych i czy może zostać za to wyrzucony z pracy i tak dalej. Jasne, że może zostać wyrzucony z pracy, jak chce coś zrobić głupiego. Podpaść można za różne rzeczy. Na szczęście ja mam takie szefostwo, które się nie czepia, na wiele nam pozwala, więc jest luzik, ale to też się różni między departamentami. Niedźwiedzie. Pokazywałeś, że na pole metodowym zamykacie jedzenie w specjalnych szafkach. A co ze spaniem na mocie? Nie wejdą? Raczej nie. Nie zdarzają się takie wypadki, raczej żeby niedźwiedź wszedł komuś do namiotu, jeżeli w namiocie nie ma żadnego żarcia.
Niedźwiedź jest zainteresowany jedzeniem. Nie jest zainteresowany człowiekiem, czy jakimś tam zwierzęciem, które z tym człowiekiem jest. Zainteresowany jest żarciem, bo do tego sprzyjamy, że zapach jedzenia go tylko ciągnie. Jeżeli w się nie masz żarcia, to jesteś, to masz spokojną głowę, nie musisz się o nic bać. A czy w górach obok ciebie jest dużo wypadków z niedźwiedziami? Praktycznie wcale. Ja słyszałem może o jednym lub dwóch w ciągu 20 lat, kiedy tutaj mieszkam, więc takie wypadki się w zasadzie nie zdarzają wcale. Chyba że ktoś zostawi batona sobie w kieszeni i pójdzie spać, wtedy niedźwiedź może mu rozerwać gacie, nie? A czy jako szeryf z prowincji nie spotkałeś się z jakimś cwaniastkiem policjantów, szeryfów z dużych miast? Na szczęście nie. Istnieje braterstwo między gliniarzami, więc traktujemy się z szacunkiem i takich problemów raczej nie ma. Czy po zakończeniu patrolu, jak wracasz do domu, to masz już koniec, czyli czas dla rodziny, czy jeszcze musisz jeździć wypełniać papiery? Na szczęście po skończeniu roboty idę do domu i jest koniec. Lubię w mojej pracy wiele rzeczy, ale jedną z moich najbardziej ulubionych jest to, że jak wychodzę, to wyłączam funkcję gliniarza. Jestem w cywilu, nie muszę się martwić, nie muszę włączać radia, słuchać co się dzieje. Nie mam takiego nawyku, po prostu po wyjściu z pracy jestem zwykłym człowiekiem, który zajmuje się rodziną, domem, żoną, dzieciakami i hobby, innymi rzeczami, które wtedy właśnie mam czas. Także praca jedno, życie rodzinne to drugie. A czy ludzie mogą pisać skargi na szeryfów z patrolu? Jasne, że mogą pisać skargi, to jeżeli się zdarzają, są one rozpatrywane przez naszych przełożonych. A jeżeli skarga byłaby taka poważna, to oczywiście można za nią nawet stracić pracę. Ale takie przypadki się zdarzają bardzo, 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 bardzo rzadko w mojej okolicy. Jaki jest według siebie najbardziej dziwny przepis w Nevadzie? Przepisów jest takich wiele. Moim zdaniem jednym z dziwniejszych jest na przykład to, że można iść do aresztu za sprawdzanie rozmiaru stopy aparatem rentgena. Taka ciekawostka. Wpisane jest w prawo Nevady. Od kiedy jesteś w USA, ile masz lat? W USA jestem prawie 20 lat, a mam lat 41. Dlaczego policjanci podczas trzymania pojazdu dotykają tylnego światła? Częściowo jest to tradycja, a częściowo jest to chęć zostawienia swojego odcisku palca i DNA na samochodzie. Gdyby coś się stało, gdyby ktoś nas zastrzelił, gdyby była jakaś akcja, że auto odjeżdża, to potem można by między innymi udowodnić, że to było to właśnie auto przez to, że gdzieś tam na klapie jest odcisk mojej ręki, mojego palca czy mojego DNA. W filmie Akademia Policyjna był bohater Eugene Tackleberry. Gość, który najpierw chwytał za broń, a potem rozmawiał. Pewnie pan kojarzy, jasne. I kiedy wyczytałem taką ciekawostkę, że w policji w USA bywają tacy policjanci na wzór Tackleberry'ego i taki policjant nazywa się właśnie Tackleberry. Czy to prawda, czy miał pan w swojej pracy takich asów? Prawda. Może niekoniecznie nazywa się ich Tackleberry, ale są tacy goście, którzy są, nazwijmy to, zbyt taktyczni. Na części są to nowi policjanci, którzy właśnie wyszli z akademii i są tak zwany gun-ho, czyli giwera w ręku, hełm na głowie i jedziemy do akcji. Na szczęście takich gliniarzy się bardzo łatwo temperuje żartami lub innymi rzeczami, ale jest na to sposób i dajemy sobie z nimi radę. Jak to jest z tymi radiowozami brałem do domu? Może spokojnie w godzinach wolnych pojechać na mynie do sklepu, czy służy tylko do dojazdu i powrotu z pracy? Oczywiście służy tylko i wyłącznie do dojazdu i powrotu z pracy. To nie jest moje auto prywatne, to jest auto hrabstwa, więc służy tylko i wyłącznie do tego, żebym dojechał do pracy i z pracy oraz użył go właśnie w pracy. Czy amerykańscy policjanci naprawdę mają zwyczaj jeść donaty? Tak, jemy tak zwane gliniarskie witaminy jak najbardziej. Jeśli to zdarza, także potwierdzam, jemy donaty. Ile już było? 25 minut, o matko. Kolejne pytanie. Co myślisz o chodzie flagi w USA? Podoba mi się. Moja ulubiona broń. W tej chwili XDM, mam do niego sentyment, bo moja pierwsza broń, którą kupiłem w USA, więc XDM jest na moim numerze 1 w tej chwili. Jak w biurze szeryfa, w którym pracujesz, wygląda odpowiednik polskiej służby kryminalnej? Czy ściganie sprawców przestępstw kryminalnych to zadanie wyłącznie Policji Stanowej i Federalnej? Nie. W moim biurze jest, nazwijmy to, wydział kryminalny, czyli Investigations, czyli detektywi. Jest tam ich bodajże 8 plus sierżant plus kapitan i oni się zajmują wszystkim,
wszystkim poza tym, co my zainicjujemy jako patrol. Czyli jeżeli jest grubsza sprawa, jeżeli ja nie jestem w stanie ogarnąć w ciągu jednego dnia, to przekazuję tą sprawę detektywom i oni się dalej tym zajmują. Jeżeli są zgłoszenia do spraw od społeczeństwa, jakieś tam powiedzmy kradzieże, zabójstwa i tak dalej, i też nie jesteśmy w stanie ich rozwiązać w ciągu jednego dnia jako patrol, to przyjmuję te sprawy oczywiście dochodzeniówka, czyli właśnie detektyw, nie? Obraz Ameryki i jej mieszkańców, jaki rysuje się z relacji podróży na stopa przez Stany Michała Patera, nie naprawia optymizmem. I tak i nie, ponieważ Michał był u mnie przez dwa dni, w porze facet, pogadaliśmy sobie bardzo, bardzo fajnie, inteligentny gość, ale Michał ma pewne podejście do życia, które w Ameryce nie do końca się sprawdziło. Jego podróż na stopa też się nie sprawdziła, ponieważ Michał wyglądał jak, powiedzmy, nazwijmy to, w umundurowaniu lumpa. Ponieważ strój, kurtka wojskowa, czapka wojskowa, plecak wojskowy, czarne dżinsy i wojskowe buty albo trampki, no to jest połowa lumpów, które tak będą na serio. Mają właśnie wojskowe kurtki, wojskową czapkę, czarne dżinsy, trampki albo buty wojskowe i wojskowy plecak. I takich lumpów nikt nie zabiera na stopa, bo oni śmierdzą, bo są bezdomni, no bo są lumpami, no nie? I Michał taki obraz tu niestety sobą reprezentował, niechcący może. A więc jego ta cała otoczka, ta cała podróż, no trochę powiedzmy ten jego strój kładł na nią cień. Ponieważ ludzie z góry zakładali, że jest lumpem, nie? Do tego jeszcze nie mówił po angielsku zbyt dobrze, no to już w ogóle wszystko się rozsypywało, nie? Także gościłem wielu innych autostopowiczów, którzy byli zupełnie inaczej ubrani, jasno, na kolorowo, widać było, że są czyści i zadbani i nie wyglądali jak lumpy i mieli zupełnie inne doświadczenie niż Michał. Więc to nie jest tak, że to, co on pokazał, to taka jest Ameryka. Ludzie są czasami powierzchowni, czasami ten uśmiech nie jest do końca szczery, ale to, co pokazał Michał, nie jest do końca prawdą, moim zdaniem. To samo dotyczy się wszystkiego, co pokazuje Wojciech Sejrowski. Ta sama, powiedzmy, zasada, nie? Że nie wszystko to, co mówią, jest prawdą. Jaka jest kara za obrażenie, znieważenie funkcjonariusza? Nie ma takiej kary. Funkcjonariusza według przepisów amerykańskich nie da się obrazić. Jest wolność słowa, więc oni mogą powiedzieć mi, co tylko chcą. Pod moim adresem i nie mogę im za to zrobić. Mam pytanie odnośnie tych wybranych dni chorobowych. Było w poprzednim Q&A. Załóżmy, że wybrałeś 20, a jednak potrzebujesz więcej czasu na wyzdrowienie. Co się wtedy dzieje? Istnieje ryzyko wypowiedzenia przez tą umowę z pracy przez pracodawcę, czy jesteś określony wtedy przez tą pracę? Jeżeli się skończą dni wolne, skończą ci się chorobowe, to możesz wziąć urlop bezpłatny. Nie mogą cię za chorobę wywalić z roboty. Nie ma takiej możliwości. Zdarzyła ci się oferta włączenia łapówki? Czy często zdarzają się takie propozycje? Na szczęście jeszcze nie. I mam nadzieję, że nigdy się nie zdarzy. Zostały mi dwie strony, a jest już 30 minut. No dobra. Mam nadzieję, że nie będę musiał robić dwóch części tego filmu. Czyli zdarzyła mi się oferta łapówki? Nie. Tutaj zresztą łapówki są bardzo, bardzo niepopularne, ponieważ nikomu by się to nie opłacało. Po pierwsze, za ofertę łapówki można iść do topaki i nie wiadomo, na kogo się trafi. A po drugie, gliniarzowi by się nie opłacało, ponieważ ile można dać łapówki? Jeżeli ma kosztuje $100, to ile mi ktoś może dać za łapówki? Tyle samo, taką samą wartość, to mniej niż ja zarabiam w ciągu jednego dnia, więc to byłoby kompletnie bez sensu, żebym ryzykował swoją pracę, swoją wolność, swoją emeryturę za $100, które mi jakiś lump chce dać za to, żebym nie wypisał mandatu, więc nie, absolutnie takie coś nie powinien wchodzić w rachubę. Nigdy się z nim spotkałem, nigdy się o tym nie słyszałem, no się tutaj u nas o tym nie mówi, bo jest to coś zupełnie niespotykanego. Czy przejść na emeryturę, wolałbym zostać w USA, czy jednak ciągnie do Polski? Zostaję w USA, tutaj założyłem rodzinę, moje dzieci nie mówią po polsku, urodziły się w Stanach, więc są Amerykankami, moja żona też nie mówi po polsku, więc absolutnie zostaję w USA na emeryturę. Zresztą też tutaj się do tego życia przyzwyczaiłem, jestem tutaj wygodnie, fajnie i będę tutaj mieszkał do końca życia. Mam myślę w tej chwili. Czy mamy jedyny trzeźwień? Mamy, znaczy nie jedyny trzeźwień, jeżeli osoba jest pijana i nie może nikt trzeźwie odebrać z miejsca, w którym ją znajdziemy, to w takim przypadku taką osobę przewozimy do aresztu normalnego. Jest ona, nazwijmy to, aresztowana, ale nie ma żadnych kryminalnych, powiedzmy, spraw z tym związanych, natomiast jest aresztowana do chwili, w której nie wytrzeźwieje. Po wytrzeźwieniu wychodzi na wolność bez żadnych opłat, bez żadnych kar, bez żadnych mandatów, po prostu wytrzeźwiała i idzie do domu.
I taka osoba w areszcie jest obserwowana non-stop, jest i pod kamerą, i co 15 minut musi być fizycznie sprawdzona, czy dalej żyje, czy oddycha, czy jest wszystko w porządku. I taką osobę po prostu przywozimy do aresztu i tam ona czeka do wytrzeźwienia. Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie. Czy istnieje u was miejska karta? Tak, istnieje takie coś jak miejska karta, coś w tym stylu, pomoc dla osób pokrzywdzonych w przemocy domowej, i my mamy obowiązek wydać taką, powiedzmy, ulotkę każdemu pokrzywdzonemu podczas interwencji dotyczącej przemocy domowej z informacjami, gdzie możesz szukać pomocy, co dalej zrobić w tej sprawie itd. i dalej. Więc jest takie coś jak niebieska karta. Kiedy prasz w treningach SWAT, nie kolidują swoją dotychczasową służbą? Nie, ponieważ treningi SWAT-u są, tak się złożyło, że są podczas moich dni wolnych. Gdyby podczas moich dni, kiedy pracuję, to wtedy jestem z pracy zwalniany właśnie na trening SWAT-u, więc nie ma z tym problemu. Inni koledzy pracują w tych dniach i jest to tak ustawiane, żebyśmy wszyscy mniej więcej mieli czas na te treningi, więc nie ma z tym żadnego problemu. Padła bateria w moim GoPro, więc część druga na nowej baterii. Idziemy. Jak często w Nevadzie w twoim hrabstwie zdarzają się morderstwa? Czy zdarzyło ci się zetknąć ze sprawą celnego mordercy? Jak wówczas wygląda wasz wkład w prowadzenie takiej sprawy? W moim hrabstwie morderstwa zdarzają się dość rzadko. Jest może jedno, dwa rocznie, max. W zeszłym roku mieliśmy sprawę celnego mordercy. Zabił tutaj dwie kobiety w naszym hrabstwie i dwie kolejne osoby w hrabstwie obok w ciągu jednego tygodnia. Wszystkie siły były rzucone właśnie w kierunku wykrycia tego sprawcy. Po tygodniu udało się go wykryć. Teraz gościu siedzi w areszcie, czeka na sprawę. Nie mogę nic więcej powiedzieć, ponieważ sprawa się jeszcze toczy. Będzie miał rozprawę dopiero chyba pod koniec tego roku, bo jest to sprawa bardzo skomplikowana między kilkoma hrabstwami, między różnymi jurysdykcjami, więc jest to bardzo skomplikowana sytuacja. Ale tak, mieliśmy taką sytuację. I my jako wydział patrolowy pomagaliśmy detektywom w wykryciu sprawcy, chociaż główna część tej roboty spadła na ramiona właśnie detektywów. Jakie są raty za przekroczenie prędkości? Czy jest coś w stylu taryfikatora? Jak wygląda sprawa w Nevadzie względem innych stanów? To się bardzo różni nawet między hrabstwami. W jednym hrabstwie może być mandat, który wynosi 100 za jakąś tam przestępstwo, a w innym może ten sam mandat kosztować 150. Albo coś w tym stylu, więc to się bardzo różni. Mamy taryfikator, nazwijmy to. To wszystko u nas się wypełnia z automatu w takim pump topie, w którym wypisuje mandaty. Więc ja tych, powiedzmy wam, tych cen bardzo nie znam. Wiem, że za przekroczenie najniższe, czyli od 1 do 10 mil na godzinę, ten mandat kosztuje około $160. Także tak to wygląda. Nie mamy żadnego limitu mandatów, nie musimy wypisywać mandatów iluś tam w ciągu miesiąca. Nie mamy żadnej tak zwanego quote, ani z tym stylu, więc mogę pisać mandatów 1000, a mogę pisać 1 i nic nie może powiedzieć, że coś zrobiłem złego. Więc tak to wygląda w moim hrabstwie. Czy brałeś udział w pościgu? Nie chodzi o to takie za zwykłym pijaczynem, za kółkiem, tylko coś w stylu przestępca uciekający z miejsca zdarzenia swoim Mustangiem po strzelinie lub z innymi gangusami. Nie po strzelinie, ale uczestniczyłem w pościgu za sprawcą dość poważnej awantury domowej, która tam zakończyła się dość mocnym uszczerbkiem na zdrowiu kobiety i był poszukiwany przez kilka hrabstw listem gończym. Koledzy hrabstwa obok go znaleźli, ścigali go do naszego hrabstwa i myśmy przyjęli ten pościg i złapaliśmy gościa, nie złapaliśmy gościa, rozbił się w górach. Zanim my dojechaliśmy do rozbitego auta, to zdążył wyskoczyć z autostrady w dół w taką dość sporą, nazwijmy to, skarpę, a my musieliśmy jechać dookoła i nie zdołaliśmy go zatrzymać, ponieważ to było w środku nocy. Koledzy z hrabstwa obok zatrzymali go następnego dnia u niego w domu na spokojnie, więc ostatecznie go został złapany, natomiast podczas pościgu udało mu się zwiać. Zdarzyła się kiedyś taka sytuacja, w której musiał panatować komuś życie. Chodzi mi o pierwszą pomoc. Jasne. Zdarzyły mi się sytuacje w biurze szeryfa,
że prowadziłem pierwszą pomoc, resuscytację i tak dalej. Były takie sytuacje. Zdarzyło mi się to jeszcze więcej razy w straży pożarnej, więc jak najbardziej miałem takie akcje, miałem i sukcesy, i porażki w tych akcjach, więc mam kilka takich akcji za pasem, nazwijmy to. Czy miałeś interwencje związane z Polakami? Jeśli tak, taka była reakcja, że jesteś z Polski. A miałem, zatrzymałem dosłownie jedno auto do kontroli kiedyś, z rok temu w czasie świąt dziękczynienia. W Tahoe zatrzymałem samochód za przejechanie na czerwonym świetle. Wziąłem prawko, spojrzałem na prawko, okazało się, że pan ma dość polskie imię, które nie zna się w innych językach. Więc nic mu nie powiedziałem, poszedłem samochód, sprawdziłem jego kartotekę, wróciłem i już jak wróciłem do auta, to powiedziałem po polsku, że co ja mam z panem zrobić. Więc pan się bardzo zdziwił, żona jego też się bardzo zdziwiła, dzieci z tyłu też się bardzo zdziwiły. I potem powiedziałem mu, że po prostu uważał na światło, mimo że jest turystą i nie wie, czy tutaj zakrytym może być światło, ale żeby uważał, jak jeździ, bo jest ślisko, pada śnieg i tak dalej, i tak dalej. Życzyłem wesołych świąt. Oczywiście mandatu nie było, bo się nie wystaje mandatu rodakom. I pan sobie pojechał dalej, życzył sobie wesołych świąt i było spoko. Też to była moja jedyna interwencja, jeżeli chodzi o Polaków w mojej pracy. Jak ona sprawa z marihuaną? Jak policjanci tam to patrzą? Czy jak ktoś sobie zapali jointa zamiast piwka, to coś za to grozi? Marihuana w Nevadzie jest legalna, natomiast nie można pod wpływem marihuany prowadzić samochodów. Jest to takie samo przestępstwo jak zajazdą po pijanemu. Więc to samo grozi co zajazdą po pijanemu, jeżeli się zapali jointa i jedzie samochodem. Natomiast można palić w domu, nie można palić w miejscach publicznych. I nazywa się Wydział Wewnętrzny dla Szeryfów i czy kiedyś miałeś z nim styczność? W moim biurze szeryfa, ponieważ jest to małe biuro, nie ma wydziału wewnętrznego. Gdy musi być poznane jakieś śledztwo przeciwko któremuś z nas, robią to sierżanci. I tak to wygląda, jeżeli jest śledztwo przeciwko sierżantom, robią to kapitanowie, jeżeli jest przeciwko kapitanowi, to robi to sam szeryf. Więc tak wygląda wydział wewnętrzny naszego biura. Czy szeryf może zostać detektywem w policji? Jeśli się przeniesie do policji, to może ścieżką kariery zostać detektywem w policji, jak najbardziej. Czy szeryf może użyć broni z gumowymi kulami, czy w ogóle taką macie na podejrzeniu? Może i mamy. Czy po zatrzymaniu do kontroli byłby w pojeździe sędzia? Czy jeżeli po zatrzymaniu do kontroli byłby w pojeździe sędzia, prokurator albo senator, to mogą jechać wolno, czy są specjalne procedury na taką sytuację? Nie ma specjalnych procedur, są traktowani tak samo jak wszyscy inni w społeczeństwie. Czy gdyby nie koszty, to byłbyś za tym, żeby każdy pojazd służb prawa miał kołoodporne szyby? To nie jest tylko kwestia kosztów, ale kwestia ciężaru i wielu, wielu innych rzeczy. Fajnie było, gdyby pojazdy były lekko opancerzone, może chociaż drzwi albo coś w tym stylu, ale no nie możemy przesadzać, trzeba powiedzmy brać plusy i minusy i moim zdaniem więcej jest minusów takiego kołoodpornej szyby niż plusów w takim przypadku. A szeryfie, zawsze zastanawiało mnie taki stosunek USA. Policja ma do wystawienia mandatów. Czy macie jakieś normy minimalne, co mi ma się przyłożenie, jeżeli macie wystawić na potęgę, czy raczej unikać, stosować pouczenia. I to wygląda w praktyce. Dlaczego jeździcie w pojedynkę? Zawsze oglądam okiem policyjnych kamer, to jest albo jeden policjant, albo policjantka, a u nas w PL, jak jest jeden policjant, to nie może nam dostać mandatu. Więc tak, mówiłem już wcześniej, wystawienie mandatów to jest moja decyzja. Nie muszę dostać mandatu. Jedyne przestępstwo, które muszę dostać mandat, to jest jazda na pacę pick-upa jakichś tam osób, czyli przełożenie osób na pacę pick-upa. To jest jedyne przestępstwo, za które muszę dostawić mandat w Nevadzie. Wszystko inne mogę, ale nie muszę. Ja najczęściej mandatów nie wystawiam. Uważam, że pouczenie działa lepiej niż mandat. Dobra rozmowa z kierowcą jest lepsza niż mandat. On to zapamięta na dłużej i będzie miał lepszy skutek. A przełożeni nic nie mówią, nie mają prawa powiedzieć mi, że muszę wypisać więcej mandatów czy mniej mandatów. Zupełnie ich to nie obchodzi, nie ma to wpływu na moją pensję, nie ma to wpływu na moje podwyżki, nie ma to wpływu na moją coroczną analizę mojej pracy, także zupełnie nie ma to żadnego wpływu. Jest to jakieś tam, są statystyki, ale one są zupełnie nie mają pod uwagę. Dlaczego idzie w pojedynkę? Dlatego, że wynika to z budżetu. Po prostu hrabstwa nie stać na to, żeby w każdym aucie było dwóch gliniarzy. Oprócz tego to, że idziemy w pojedynkę, jest nas minimum pięciu na zmianie,
Więc tych 5 radiowozów, zamiast powiedzmy 2,5 radiowozu, gdybyśmy jeździli w podwójnej obsadzie, 5 radiowozów może pokryć w tym samym czasie większą strefę działania, może być bardziej widoczni na ulicach, patrolować większą strefę. I wynika to z tego, znowu jak mówiłem, no budżet, generalnie chodzi o budżet i z bezpieczeństwa. W miastach dużych, gdzie jest niebezpiecznie, tam jeżdżą we dwóch, wiadomo, bo jest po prostu niebezpiecznie. U nas jest w miarę spokojnie, możemy dojechać wesprzeć kolegów dość szybko, bo nie jest to jakaś tam ogromna strefa. Wiemy, że mamy kolegów za plecami dosłownie w parę minut. Jeżeli są ważniejsze wyzwania, bardziej takie niebezpieczne, to zawsze jeździmy we dwóch, czekamy na siebie przed wejściem do akcji. Więc to nie jest tak, że zawsze jeżdżę samemu i wchodzę do akcji sam, bo muszę. Nie, czekamy na siebie, robimy to jak najbardziej bezpiecznie, więc da się to zrobić nawet jeżdżąc pojedynczo. Nie ma z tym problemu, ale jak mówiłem, najważniejszy taki aspekt tego, dlaczego jeździmy pojedynczo, no to jest budżet. Dobra, to chyba tyle. Podzielę chyba na wszystkie pytania. Niczego nie ominęłam, mam nadzieję. Nic mi nie umknęło. Jak zwykle, jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe, to wacie w komentarzach. Mam nadzieję, że film, mimo że miał 40 minut chyba, nie będzie zbyt nudny. Że moja wada wymowy nie wpłynęła za bardzo na moje czytanie. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy nie. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to jak najbardziej zapraszam was do komentowania. Będę na nie odpowiadał w komentarzach. Mam nadzieję, że się podobało. Dobra, na koniec wasze zdrowie. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.